Mieszkańcy bloku przy ulicy Piłsudskiego 4 w Koninie sprzeciwiają się budowie drogi dojazdowej do budynku deweloperskiego powstającego nieopodal. Zawiązali w tym celu Komitet Obrony Lokatorów. Ten blok nie ma bezpośredniego zjazdu z ulicy Głównej, nie ma parkingu i nie ma miejsc w zasadzie postojowych. Miejscami postojowymi jest zatoczka autobusowa. Część naszej działki, oczywiście bez konsultacji z członkami spółdzielni, to trzeba podkreślić, prezes oddał w służebność gruntową na zjazd z ulicy Piłsudskiego do właśnie tej nowo budowanej inwestycji. To jest około 1 ara. I wydawałoby się, no to niedużo jest, prawda? Ale problem polega na tym, że ten zjazd to jest około 6 metrów szerokości, będzie przechodził pod naszymi balkonami niemalże. Poza tym nie będziemy już mieli w ogóle nigdzie postawić samochodu, ponieważ 10 metrów od jednej krawędzi wjazdu, 10 metrów z drugiej nie wolno parkować, czyli 26 metrów nam się zabiera. Gdzie my mamy postawić samochody? To jest podstawowe pytanie. I teraz chciałam zaznaczyć, że ta droga, o którą stara się deweloper właśnie kosztem naszej działki, nie jest drogą konieczną. Bo droga konieczna jest od strony szpitalnej, tam jest wjazd przy kościele. Tak sprawę i zarzuty mieszkańców komentuje wiceprezydent Konina Paweł Adamów. W planie zagospodarowania przestrzennego na Piłsudskiego 4, na działce kupionej od parafii, jest zabudowa wielorodzinna. Inwestor, dysponując pozwoleniem na budowę, rozpoczął tą inwestycję. W międzyczasie, wykorzystując możliwość specustawy, która zresztą została uchwalona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak zwana ustawa Lex Developer, złożył wniosek do miasta, który ta ustawa pozwala zrobić pewne odstępstwa od planu istniejącego. I dzięki temu ten inwestor może wybudować większą liczbę mieszkań i może w trochę inny sposób, niezgodny z istniejącym planem, połączyć się z układem drogowym. I widząc w tym swój interes, że ten projekt będzie lepszy dla niego inwestycyjnie i lepszy biznesowo, taki wniosek złożył. My zgodnie z procedurą ten wniosek wysłaliśmy do organów opiniujących, czyli do Urzędu Marszałkowskiego, do Regionalnego Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Sanepidu i do Wód Polskich i został wyłożony publicznie w BIP-ie, bo taka jest procedura. Jak wyłożenie się zakończy i spłyną do nas te uwagi, mamy obowiązek przedstawić to radnym. Mieszkańcy wsparcia będą szukać u prokuratora generalnego. Złożyli bowiem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Proszę o sprawdzenie zgodności z prawem poczynań władz spółdzielni mieszkaniowej, inwestora oraz urzędów, które uczestniczyły w podejmowaniu decyzji. Zdecydowaliśmy, że napiszemy doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratora generalnego. Także żeśmy zrobili. Napisaliśmy sami doniesienie i powiadomiliśmy tutaj to biuro, że wysłaliśmy do pana prokuratora generalnego pismo. I takie samo pismo następnego dnia przywieźliśmy tutaj do pana posła Michała Wosia. Co nam się funduje? Nam się funduje to, że będziemy mieli wodę w piwnicy, że będziemy mieli grzyb, autostradę będziemy mieli pod balkonami, to nam się funduje. I dlatego my, proszę Państwa, mówimy nie. My się nie poddamy, koniec, kropka. Dlatego nie mieliśmy już innego wyjścia. Myśmy musieli się zwrócić po prostu do prokuratora. Bo nie było innego wyjścia. Wcześniej o pomoc w tej sprawie lokatorzy zwrócili się do lokalnych polityków Solidarnej Polski. Tak zaistniały problem, komentuje lider wielkopolskich struktur Solidarnej Polski, Robert Popkowski. Inwestycje, które się robi w naszym mieście, najczęściej upadają. Prezydenci nie do końca to robią zgodnie z prawem. Takie też przypuszczenia państwo mieli i to zgłoszenie tu poszło. Dotyczy również to inwestora, który buduje na ulicy Piłsudskiego, jak również spółdzielnie imienia Bema. Ta wypowiedź radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego spotkała się z ostrą reakcją prezydenta miasta Konina. Nie ma mojej zgody
na tego typu postępowanie, aby w sposób bezpodstawny sugerować, że miasto Konin prowadzi jakiekolwiek inwestycje w sposób niezgodny z prawem. W związku z tą wypowiedzią, gdzie zostały określone pewnego rodzaju insynuacje i pomówienia, zdecydowałem o tym, aby złożyć w dniu dzisiejszym zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pana Roberta Popkowskiego, który w swojej wypowiedzi o charakterze pomówienia, którego moim zdaniem wyłącznym celem było poniżenie i oczernienie prezydenta miasta Konina oraz wywołania wrażenia, że miasto Konin łamie prawo. Trzeba być odpowiedzialnym za słowa i w stosunku do każdego, podkreślam, do każdego, który będzie bezpodstawnie szkalował dobre imię miasta, ale i też nas działających w imieniu miasta, będę podejmował konsekwentnie takowe działania. Sprawa budowy bloku ma trafić wkrótce pod obrady Rady Miasta Konina. Na decyzję prokuratury w sprawie obu doniesień przyjdzie nam zapewne jeszcze trochę poczekać.